Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam w cotygodniowym programie telewizji Trwam z Chicago. Jak my to widzimy, z daleka widać lepiej. Dzisiaj e, mam zaszczyt przedstawić Państwu e, gościa naszego, którym jest ksiądz Wojciech Barycki, Chrystusowiec, proboszcz parafii pięciu braci męczenników w Chicago. Witam, księżę proboszcza Boże. Bo ja przyjemnie Bóg zapać. Parafia Pięciu Braci Męczenników to e, jedna z takich starszych polskich parafii na południu Chicago, e, gdzie e, koncentrowało się swego czasu życie polonijne i dzisiaj również tam Polaków nie brakuje. E, w tej parafii także i e, sympatycy Radia Maryja co miesiąc się spotykają na swoich czuwaniach. Dokładnie, tak, każdą pierwszą sobotę. E, Księży proboszczu, a ja chciałem e, jakby prowadzić nasz temat dzisiejszy, przygotowujemy się wszyscy i już czekamy na kanonizację Jana Pawła II. Jak ksiądz osobiście przeżywa ten fakt, że nasz rodak, Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II zostanie wyniesiony już jako święty do chwały ołtarzy? Dziękujemy Panu Bogu za to, i, ale prawdę mówiąc to byliśmy pewni i ojciec chyba też był pewny, że po jego posłudze papierskie naprawdę wypadało i że będzie nie tylko błogosławiony, ale będzie również i świętym czekaliśmy niedługo, bo w bardzo krótkim czasie doczekaliśmy się, że niedługo będziemy mówić do niego święty. A no tak i dzisiaj, no tak wielu. Wielu spośród nas, Polaków i myślę, że nie tylko, z wielką taką pieczołowitością chowa te fotografie, których gdzieś tam kiedyś udało się na jakiejś audiencji u papieża zdobyć, prawda? Mieć fotografię obok papieża. Nie wiem, ksiądz też ma takie fotografie? Z papieżem nie mam. No ale, ale może... Ale mam serce go. A no właśnie. E... Ja nieprzypadkowo dzisiaj do studia zaprosiłem właśnie księdza jako proboszcza parafii Pięciu Braci Męczenników, ponieważ właśnie tam 5, 5 października 1979 roku, był to piątek, właśnie tam przybył wtedy już jako papież Jan Paweł II, podczas swojej pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych. Ja przypomnę, że. E, przypomnę, że papież w podczas ta, tamtej pielgrzymki tu przebywał tu od 1 do 7 e, i odwiedzał między innymi e, Brighton, Boston, e, następnie Nowy Jork, Filadelfię, e, przyjechał także tutaj do Chicago i później udał się do Waszyngtonu. E, co takiego niezwykłego, no było to niezwykłe, ale, ale jeszcze miało to takie szczególne znaczenie, że papież właśnie tutaj był u pięciu braci męczenników. Jak, czym to się charakteryzowało, to, to spotkanie właśnie z Polonią? Przede wszystkim to była osoba biskupa Abramowicza. Byli przyjaciółmi z Ojcem Świętym, jeszcze jako kardynał Święty był. Byli wielcymi, wielkimi przyjaciółmi i na zaproszenie Abramowicza, bo... Widzę że to była mocna przyjeść, skoro Ojciec Święty zgodził się nie tylko przyjechać do Parafii Pięciu Braci, ale również celebrować Eucharystię dla zgromadzonych rodaków. Więc to było chyba jakiś wyraz też i wdzięczności, wydaje mi się, ze strony Ojca Świętego w kierunku świętej pamięci biskup Abramowicza. No i dodajmy, że według tutaj przekazów prasowych. W tej mszy świętej uczestniczyło 17 tysięcy Polaków. Może nam się dzisiaj wydawać to taką liczbą, taką skromną, prawda? E, aczkolwiek, e, no, parafia nie jest gdzieś na polu, tylko jest w mieście, e, wśród ulic, tamte ogrody parafialne, parkingi, no, są bardzo niewielkie, jak na taką liczbę, a te 17 tysięcy to są wybrani, to, to były losowania, prawda, w parafiach dla tych, żeby się mogli ludzie na tę Sześć Świętą dostać. Kto taki los na loterii wygrał, to zapewne był o wiele bardziej szczęśliwy, niż by wygrał jakiś tam milion dolarów pewnie na loterii. Prawdopodobnie na 17 tysięcy, bo tylko tyle się zmieściło na naszym parkingu. Nasz parking nie jest taki mały, a jednak zmieściło się, zmieściło się 17 tysięcy, ponad 17 tysięcy. Oczywiście to wszystko było za biletami i za Takim osobistym wyzwaniem, zaproszeniem na, na, to, na tym przem święto, tak. No i to też jako, że ja mam tutaj taką broszurkę, która właśnie była rozdawana wtedy na tej mszy świętej, aby móc móc uczestniczyć w liturgii, ale co ciekawego, że tu są wyliczone parafie, z których ludzie brali udział. I tych parafii jest tutaj no mnóstwo, czyli popatrzmy, że, że na, jakby tak przez te 17 tysięcy podzielić przez te no, chyba ze 100 parafii, to okazuje się, że to są po prostu grupki e, niewielkie parafialne, prawda? Wybrańcy. A no właśnie. I to, i to pokazuje też, y, to wskazuje też na taki zmysł organizacyjny i w ogóle taką wielką troskę duszpasterską Pamięci biskupa Abramowicza. Co ksiądz może powiedzieć właśnie na, na temat tej wielkiej postaci Polonii, która, e, która tutaj no, on jakby spowodował to, że Jan Paweł II tu się zatrzymał właśnie w tej polskiej parafii. No, wydaje mi się, że wszystko się rozpoczęło od jego wielkiego serca. On widział potrzeby Polaków w Polsce i nie możemy ukrywać, bardzo wiele spierał właśnie tych najbiedniejszych w Polsce. I czynimy to przede wszystkim przez Kraków, a więc przez ówczesnego kardynała Wojtyłę. I to jego poczucie jakiejś wielkiej solidarności z Polakami jakoś odczuł chyba ksiądz a papież Jan Paweł II. I wydaje mi się tylko, że to było takie wyraz wdzięczności wobec Polonii amerykańskiej poprzez osobę, Obiskupa Abramowicza. Dodajmy, że dla parafii pięciu braci męczenników ta niezwykła chwila, jak, jak było spotkanie z Janem Pawłem II tutaj, to także kwestia ogromnego, ogromnej jakiejś organizacji, ogromnego zaangażowania wielu ludzi. Ja tutaj w tej broszurce mam nazwiska przewodniczących komitetów różnych. Są tu głównie kapłani. Myślę, że warto może te nazwiska, żeby tu zabrzmiały, ponieważ zdaje się, że wielu z nich już nie ma wśród nas. Ksiądz Józef Mytych, ksiądz Jan Rolek, siostra e, Maria Karolina, e, ksiądz Norman Czajka, ksiądz Tadeusz Makuch, siostra Maria Edwarda, e, pan Kazimierz Powaga, pan Władysław Sojka, siostra Józefa Maria, e, pan Klemens Peca, ksiądz Edward Pająk, pani Maria Rychlińska i. E, M. Oćwieja. To ostatnie nazwisko, zdaje się, że... Tylko to nazwisko jest dla mnie znajome i znane, no bo pan Oćwieja był dyrektorem e, pogrzeb, domu pogrzebowego przy parapii pięciu braci i niedawno, nie wiem, chyba dwa lata temu pochowałem go właśnie w naszym kościele zmarł. A jak chodzi, o, jak chodzi o księdza, ksiądz wtedy w 79 roku, księdza tutaj nie było w Chicago. Co ksiądz wtedy robił? Jak ksiądz wtedy jakby przeżywał tą wizytę Jana Pawła II w Ameryce? Może chciałbym, chciałbym rozpocząć od jednego faktu, że nigdy nie miałem szczęścia poznać czy to biskupa, czy kardynała Wojtyły w Polsce. Trzeba było przyjechać do Stanów Zjednoczonych w 60, 1969 roku, a żeby w, e, w miesiącach jesiennych spotkać się z kardynałem Wojtyłą w, 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 w Bostonie, kiedy przyjechał z wizytą po raz pierwszy do Ameryki i spotkał się z kardynałem Kusyngiem. To było to pierwsze takie moje spotkanie osobiste z kardynałem. Następne spotkanie było kilka lat po tym, w 1976 roku, kiedy kardynał ze swoją świtą odwiedzał polskie parafie na zachodzie Ameryki. I tam między innymi była moja parafia, nasza znaczy polska parafia w San Francisco, parafia pod Wzlanie świętego Wojciecha, którą zorganizowałam na życzenie arcybiskupa MacAgena. I kadynał spędził u nas kilkanaście godzin z naszą polonią w San Francisco. Odprawił Mszę Święto, powiedział bardzo serdeczne kazanie w naszej kaplicy. Potem znowu w kafeterii. I to było przyżycie dla polonii w San Francisco niesamowicie wielkie. I to stąd, kiedy dowiedzieliśmy się, że został papieżem, to wiadomo jaka była reakcja. Reakcja nie tylko Polaków, ale reakcja w ogóle mediów w San Francisco, bo oni widzieli, że tylko w naszej parafii kardynał był, prawda? Więc pierwsza rzecz, do nas się zwracali, po wszelkiej wiadomości. I co i jak ten nowy papież, co jako kardynał robił, co czynił, jak wyglądał. I to były takie dla nas przeżycie bardzo, może powiedziałbym takie y, nasze, takie skromne, domowe, rodzinne, ale y, naprawdę zostało w pamięci. Tak, to był właśnie 1979 rok. Y, 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 Czyli, czyli wtedy, gdy papież był tutaj w Chicago, wyście tam w San Francisco przeżywali pierwszą rocznicę wyboru na stolicy Dokładnie roku. i w związku z tym y, y, wydawałem miesięcznik Boży Siew y, i w ramach tego miesięcznika Boże Siew y, z grupką y, y, Polaków, czteroma Polakami, y, y, z, zrobili się maleńko, wydali się maleńko książeczkę. E, pierwszy rok e, pontyfikatu Jana Pawła II. Na czym to polegało? Że poprosiłem uczonych, a więc tych, którzy wykładali na uniwersytecie, czy to historyków, czy między innymi pana Miłosza, żeby wypowiedzieli się na temat Jana Pawła II i na temat jego posługi rocznej że to powiedzmy wydaje mi się taka pamiątka od tych ludzi, którzy mm, odcztańi yy, yy, którzy mogli coś na ten temat powiedzieć i wydaliśmy tę książeczkę i z tego z czego jestem bardzo dumny, bo, yy, bo to tylko rok czasu po jego yy, wyborze właśnie zdobyliśmy się na takie no tutaj tutaj w jednej z gazet, która prawda relacjonowała E, tak jak no, to ksiądz powiedział, że prawda, wszystkie gazety się pytały, e, tu time e, tytułuje e, John Paul II Superstar, supergwiazda, Jan Paweł II. Prawda? Wtedy już to był 79. rok, i gdy relacjonuje tę pielgrzymkę do e, papieża e, tutaj do Stanów Zjednoczonych, to jest tu i tak e, opisane, że papież powiedział e, bardzo mocno. Że e, żaden kościół lokalny nie może jakby odcią odciąć się od, tej od tego dziedzictwa tradycji jedności e, z, e, z całym Kościołem Powszechnym, z Kościołem Rzymskim. E, a z drugiej strony, gdy był tutaj w Chicago, to właśnie mówił te słowa, tak więc przyjmując wasze dary ofiarne, składając je na ołtarzu, Pragnę w nich wypowiedzieć to wszystko, co wnieśli synowie i córki naszej pierwszej ojczyzny Polski w całokształt dziejów i życia tej drugiej ojczyzny za oceanem. I tak myślę, że chyba to, to co najważniejszego myśmy mogli wtedy e, powiedzieć tutaj Amerykanom, e, dać takie świadectwo, to właśnie ta nasza miłość do Jana Pawła II jako może nie tyle jedynie naszego rodaka ale do biskupa Rzymu, do pasterza Kościoła Powszechnego, prawda? To było coś takiego istotnego. No, istotne było to, że właśnie pasterz e, Kościoła Powszechnego tak dobitnie i wyraźnie powiedział słuchaczom właśnie na parkingu podczas tej mszy świętej porannej dać te mocne słowa, że oni, ci, którzy tam stali, oni przynieśli te wartości i kulturalne, i duchowe wynieśli z Polski, przynieśli tu i tutaj zakażeniali je. I za to Ojciec Święty im bardzo dziękował. I wydaje mi się, to był chyba jeden z najpiękniejszych wyrazów wdzięczności papieża. Przypuszczam nie tylko dla tej polonii, która się zgromadziła na tej Mszy Świętej, ale dla całej Polonii. I przypuszczam, że też myśmy tak odebrali i w San Francisco, i gdziekolwiek Polacy są. No, warto też tutaj dodać takie drugie zdanie z tej homilii. E, otóż papież powiedział e, takie zdanie: Pragnę, ażeby w tej eucharystycznej ofierze była obecna cała posługa kościoła, praca wszystkich dusz pasterzy. I tego seminarium, które przez wiele lat ich przygotowywało, i rodzin zakonnych męskich, a zwłaszcza żeńskich, które tu przybywały z zarodakami z Polski. I działalność rozlicznych organizacji. Posługa duszpasterska. Tutaj wracamy, no jakby myślą, znowu do osoby biskupa Abramowicza, który praktycznie tu w Chicago odegrał taką bardzo istotną rolę, jak chodzi o duszpasterstwo polonijne, bo to i seminarium, no i, i wiele tych pionierskich przedsięwzięć, prawda? I Ojciec Święty również duszpasterzom wyraża ogromną wdzięczność. No niewątpliwie. mpliwie. No. No nie ma co okrywać, no, gdyby nie było tych dusz pasterzy, to prawdopodobnie e, szybciutko by się e, to, co polskie jakoś zamazało, i to, co takie religijnie e, religijne tradycje polskie, na, na naprawdę by się rozmyły. E, stąd e, jesteśmy wszyscy tutaj, żeby podtrzymywać to, żeby e, podnosić ducha. No i przez to. Pomagać mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, podtrzymywać kontakt z Żydami w Polsce. Bo to jest istotne, żeby jednak ci, którzy są w Ameryce, nie zapominali o tym, którzy zostali w Polsce. No i jeszcze, co jest też takie bardzo wymowne to w tej chwili w tej, w tej papieża. Gdy Ojciec Święty wymienia właśnie te wszystkie ważne momenty, o których którzy powiedzieli dwa, dwie takie sprawy, że mi dotknęli, to to dziedzictwo, polskie dziedzictwo kultury, wiary. I druga sprawa to jest ta ogromna posługa z ogromnym często poświęceniem pasterzy kapłanów, sióstr zakonnych. I Ojciec Święty mówi też, pragnę to wszystko złożyć Bogu jako biskup Rzymu i papież, który równocześnie jest synem. Tego samego narodu, z którego i wy się wywodzicie. Czyli nie tylko nie pomija tego faktu, kim jest, skąd przybył, ale to mówi otwarcie, nie wstydzi się tego. I to przypuszczam, że wtedy słuchacze przyjęli to bardzo z wielkim entuzjazmem, bo rzeczywiście takie słowa płynące z ust papieża na pewno musiały każdego podbudować i duchowo, i psychicznie, i czuć się naprawdę e, kimś, chociaż na tej obcej ziemi, dla wielu z nich. No myślę, że i dzisiaj to jest takie aktualne bardzo przesłanie, gdy może niektórzy gdzieś popadają w jakiś taki, nie wiem, pod wpływem różnych, pod wpływem czego, różnych okoliczności, w jakieś takie może przygnębienie, jakieś takie trochę zażenowanie, a przecież e, no warto jednak iść tym tropem, jakie jakie mówi to hasło, że jestem proud to be Polish, prawda? Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. I w tym, w tej takiej pozytywnym poczuciu dumy z tego, kim jesteśmy, utwierdza nas właśnie ojciec święty Jan Paweł II. Dokładnie. To są piękne słowa i nie wstydził się ojciec święty, że jest Polakiem, podkreślał to i dzięki temu na pewno wielu Polaków odżyło i mogli śmiało ponieść głowę do góry i powiedzieć, ja jestem też Polakiem. A księży proboszczu parafia, parafia pięciu braci męczenników, w której ksiądz jest proboszczem no, stosunkowo od niedawna, bo to. Od 8 roku 2008. No to, to jest takie. 6 lat, 5-6 lat. Dobre 5 lat. E, czy tam jeszcze są odnalazł ksiądz jakieś pamiątki po tamtej wizycie Jana Pawła II z 1979? więc tak przyznam się szczerze, że pierwsza rzecz, na co, na co zwrócimy uwagę, i zacząłem niestety szukać, odkrywać, jedno tylko był, był ten um, tron papieski zbudowany, um, zrobiony, wyrzeźbiony przez górali. Um, krzyż był też gdzieś, który też został jakoś troszeczkę odświeżony. Um, Szukaliśmy ornatu, um, w którym odprawiał papież, nie znalazłem i innych takich mniejszych rzeczy, które wydawało mi się, że one by, powinny być przechowywane. Także nie, od dzisiaj możemy tylko powiedzieć jedno: że y, y, został tylko tron papieski, na którym papież siedział, i procesyjny krzyż podczas tej mszy świętej papieski był niesiony. A tutaj jest takie zdjęcie no, ten krzyż widać tutaj troszeczkę czy na drugim zdjęciu widać, jak papież siedzi na. Tronie to jest właściwie takie z takich grubych bali drewnianych. Dokładnie. Tak. Okej, okay, czyli to jest ten właśnie. Z dwóch części zrobiony, tak. tak. Mhm. Czyli te pamiątki no mamy, jednak, tak. jednak coś, coś jest. jest, coś jest. E, I y, raczej ta, ta cześć dla Jana Pawła II wyraża się może nie tylko tyle w zbieraniu pamiątek po nim ale moment beatyfikacji był takim w parafii też dużą, dużą okazją do takiej mobilizacji duchowej. Rzeczywiście, bo no to pięknie się złożyło, bo bo i niedziela, niedziela Miłosierdzia Bożego i to był 1 maj 2011 rok i beatyfikacja papieża, no więc wtedy mieliśmy rzeczywiście ceremonię Msze i na zewnątrz, właśnie przy ołtarzu, która jest, który jest repliką tego papieskiego ołtarza, i udało nam się od kardynała Dziewisza zdobyć relikwie błogosławionego papieża. Więc to było niesamowite przeżycie, kiedy, kiedy ludzie podchodzili i całowali relikwie papieża błogosławionego. No I to był też ten dzień, kiedy chcieliśmy jakoś, jakoś upamiętnić, więc posadziliśmy małego Dępczaka i nazywaliśmy Dom Jana Pawła II, który jest w środku między kościołem a naszymi zabudowaniami. I daj Boże, żeby wyrósł na potężny dąb, dąb i olbrzymi głaz e, umieściliśmy pod tym dębem, e, zaznaczając, że to jest dąb Jana Pawła II z okazji beatyfikacji 1 maja 2011 rok. To jest taki e, widoczny znak, e, symbol be, beatyfikacji papieża. Um, no i od tego czasu, jak już został błogosławionym, zaczęliśmy się oficjalnie modlić y, do błogosławionego papieża. Każdy wtorek y, po całodniowej adoracji mamy nabożeństwo ku błogosławionego papieża, a ja więc litania do błogosławionego. I przede wszystkim y, ludzie składają swoje prośby, y, które są odczytywane i, i zanoszone przez ręce błogosławionego papieża, do Pana Jezusa, więc bardzo dużo mam tych właśnie próśb, w których ludzie proszą papieża o wstawienictwo. Poza tym od chwili właśnie tej niedzieli, kiedy został błogosławiony, mamy tak zwaną co miesiąc, każdą pierwszą niedzielę, Nazwałam to Niedziela, nasza Niedziela z, ja, z błogosławionym Janem Pawłem II. O co tutaj chodzi? Że proszę ludzi, że po każdej mszy świętej jest okazja do uszanowania, ucałowania relikwii papieskich. Potem udało się jakoś zgromadzić ludzi, żeby po mszy świętej przychodzić do sali, żeby też porozmawiać i wypić kawę z okazji właśnie Jana Pawła II. No i wreszcie mamy wkładkę specjalną do, do biuletynu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na to naszą niedzielę z Janem Pawłem II. I co ja piszę w tej wkładce rozpocząłem od, od pielgrzymek papieskich do Polski, żeby przypominać, bo, bo widzieliśmy, że już niedługo papież na pewno zostanie świętym. Więc to było takie dalsze, bardzo dalekie przygotowanie do, do tej kanonizacji. No i dlatego każdego miesiąca, pierwszą niedzielę, ludzie mieli odświeżone, co papież powiedział do, do danej pielgrzymki, gdzie był. No, no i w ten sposób chciałem przybliżyć jeszcze raz postać papieża ludziom. Także teraz ostatnie jest, pisze teraz o papieskiej podróży do Meksyku i z okazji właśnie kanonizacji jeszcze podróż do Stanów Zjednoczonych. A to też jest duża praca. Więc jest troszeczkę, bo to i po polsku i po angielsku, żeby obujęzyczni parafianie mogli z tego skorzystać. Także, no, robimy to, ażeby pamięć e, o papieżu arzywach. No tak, no najlepiej właśnie tę pamięć podtrzymywać, podając e, jego nauczanie, prawda? Przypominając jego homilie, jego, jego wystąpienie. Dokładnie, dokładnie. No, i zbliża się już kanonizacja. Do Rzymu wszyscy się nie dostaniemy i pewnie nie, nie wszyscy wyjedziemy, aczkolwiek wielu, wielu się wybiera. Jak parafia Pięciu Braci Męczenników będzie przeżywać dzień, sam dzień kanonizacji na Pawła II, 27 kwietnia tego roku? Więc powiadam. Nos, dla mnie osobiście było najważniejsze to duchowe przeżywanie. E, wszystkiego, co dotyczyło i dotyczy Jana Pawła II. Oczywiście, że e, na ten dzień w jakiś specjalny sposób i, myślę, że trzeba i chcemy coś zrobić. I dzięki Bogu e, Związek e, Gorali pod Halan i, i Kongres e, Polonii razem z naszą parapią. Organizujemy tak zwane nocne czuwanie, e, i to będzie od 12:00 nocy, północy 27:00, aż do godziny 3:00, bo mamy nadzieję, że, że w Rzymie się nie zmieni godzina e, kanonizacji, tak żebyśmy wtedy mieli o 3:00 godzinie transmisję poprzez trwa, e, telewizję Trwam do naszego kościoła. Będą wystawione dwa ekrany potężne, żeby ludzie mogli widzieć. I, a co będziemy robić o 12 godziny? Więc przede wszystkim różaniec, liczy na różaniec. Jeszcze jakąś inną modlitwę. Poza tym e, właśnie podhalanie w górale zaprezentuję jakiś wiersz, jeden czy drugi śpiew o papieżu. E, także w ten sposób chcemy powiązać modlitwę i artystyczne występy m, dotyczące oczywiście osoby Jana Pawła II. Gdzieś koło drugiej y, rano, druga dwa y, planujemy y, mieć maleńką przerwę, jakąś kawę czy herbatę, jakąś przykąskę dla ludzi w sali Abramowicza. Potem wracamy o 3. godzinie, żeby widzieć. Y, być świadkiem tego, co się dzieje w Rzymie. Y, poprzez telewizję trwam. A, i Chodzi o to, że, że ludzie mają obowiązek spełnienia obowiązku Mszy Święty w niedzielę, więc po Mszy Świętej z Rzymu, albo ja odprawiam Mszy Świętą, mam myśli, poprosić chciałbym biskupa Rojas, jeśli on by mógł przyjść nam na tą pół godziny, odprawić nam Mszę Świętą, żeby ludzie mogli już być spokojni i odpoczywać z tą świadomością, że również obowiązek niedzielny przy święty spełniony i roześlibyśmy się do domów. No, czyli pomyślane bardzo, z jednej strony praktycznie, ale bogato w duchowe przeżycia. Więc, no mówię, dzięki właśnie Związkowi Podhalan, dzięki Kongresowi Polonii i nasi parafianie też, także wydaje mi się, że powinno to być naprawdę duchowe przeżycie. No a przy okazji popatrzmy, jak e, wydaje się już taka oczywista i normalna posługa telewizji trwam, prawda, w tych transmisjach. Absolutnie. Absolutnie tak. e, to, się, e, to się bardzo cieszy, czyli e, cóż, zapraszamy, parafia m, pięciu brać męczenników, dzień kanonizacji, nocne czuwanie soboty na niedzielę i potem nad ranem w Rzymie wtedy już będzie godzina. 10. 10, a nad ranem tutaj w Chicago bezpośrednia łączność, uczestnictwo w tej mszy świętej, podczas której ojciec święty Franciszek ogłosi świętymi zarówno papieża Jana XXIII, jak i naszego rodaka Jana Pawła II. Księże Prawoszczu, dziękuję serdecznie za wizytę w naszym studio, za przywołanie tych wspomnień. Ale przede wszystkim no, to, co, to, co mnie tak tutaj uderzyło, za tą taką wielką miłość i szczęście do Jana Pawła II. Niech to nam się udziela wszystkim. No, powiadam się, że to było szczęście jakieś, bo byłem w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. No. Gdybym jakieś miesięcy przed tym nie pojechał do San Francisco, wtedy bym pod koniec sierpnia. Nie widziałbym pa, e, b, przyszłego papieża Jana e, Pawła II, a tak kadyno był wtedy. I także jakoś ta się zużyło, dlaczego jest u pięciu braci. Wszystko może, jest w rękach Pana Boga. No. Może to wtedy był jakiś zadatek, i teraz trzeba no więc, owoce no, przynosić tego. Więc mówię, jakoś Pan Bóg kieruje tym wszystkim. To życzę, żeby, żeby te wszystkie zamierzenia dobrze się powiodły, aby jak najwięcej ludzi mogło też właśnie mieć te duchowe przeżycia e, i jakoś rozwijać się, podnosić dzięki naszemu świętemu Janowi Pawłowi II. Dziękuję za wizytę w studio. Szczęść Boże. Bóg zapać, dziękuję za przyjemność po mojej stronie. Z Bogiem. Drodzy państwo, naszym gościem był dzisiaj ksiądz Wojciech Barycki, Chrystusowiec, proboszcz parafii Pięciu Braci Męczenników w Chicago. Ja dziękuję również państwu za uwagę i zapraszam na nasz program z Chicago za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.